Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Dlaczego nie? I znowu jestem w złym miejscu. W różnych grach powinienem być w różnych miejscach. I dlatego, no żeby sobie czegoś nie zasłaniać istotnego, to sobie zasłaniam czat, bo z niego nie korzystam. O, już jestem w dobrym miejscu. No cóż, dzisiaj w sumie dlaczego nie czarodziejka? No jest. Nie jest. Nie należy do postaci kontaktowych. Ale. Ach nie, taki mam zamiar, no. Oła! To znaczy co, kurczaków nie mogę zamrozić? Wszystko jest fajnie. Póki mam dość mocy tajemnej. A jak braknie mocy tajemnej, to robi się słabiutko. Te moje podstawowe ataki czarodziejskie raczej zbytnio nie działają. Znaczy, no działają, to nie tak, że w ogóle nie działają, ale... a gdzie to ja się wybieram? Jak? Timok. Dobrze, że zamontowałem sobie kameo. Ła. Nawet nie wie, że te laserki zamiast mnie zabić dodają mi życia. Cwaniaczku Timoku. Przepraszam panią. No cóż, ja to dodatkową opcję mam przy trafieniu więzień z błyskawic. No raczej dość trudno go zauważyć. Ej, no co się rozbijasz? Tutaj też trudno o porównanie, ponieważ... ta czarodziejka jest co prawda na poziomie 70, ale no jest troszeczkę zaniedbana, nie ma dość jakichś ciekawych przedmiotów. Mam dużo ciekawszą czarodziejkę na serwerze testowym, ale niestety ten serwer chwilowo jest nieczynny. Także... Także niestety nie mogę pokazać tej mojej lepszej czarodziejki. No, prze pani, proszę sobie tak nie obchodzić, bo to nieładnie. Może trudno nazwać to rozmową, ale w końcu
No, jesteśmy sobą zajęci, że tak. A to co się stało? Nie sądzę, żeby to był problem z myszką. Już prędzej z połączeniem z serwerem. O, oh, hello! Laserki. No laserki to. A raczej dodają mi rzecz, ale rzecz w tym, że kończy mi się moc tajemna i co? Ha, ha, i uratowali mnie przed zamrożeniem. Dzięki. W sumie szkielety jako postacie wśród wrogów są dość zabawnym, ponieważ jak się przyjrzeć, to ich głównym atakiem z bliska jest kopnięcie. No i stoi sobie taki szkielet i kopie cię po kostkach. Wygląda dość pociesznie. No cóż, może zmienię sobie atak. Pewnie zbyt jest skuteczny. Może na jakiś impuls. O, takie coś biegające sobie takie. A, nie takie, dobra. Zobaczymy jak się to sprawdza. O, całkiem nieźle. Tego nie było w planie, co? No nie było w planie. Szybko! Pokaż im na co cię stać! No, właśnie szybko, bo... Au! Masz... Uuuu! Ej, 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 ej! A, no tak. Co? Co jest? A, zamroziłem. No tak. O, jakiś pierścień dostałem. Ech, no, to znaczy tak, może nie jest to moja ulubiona postać. Ale sobie chyba najmniej jej nie lubię. O, proszę, bo tobie to większą różnicę sprawi. No dobra. Ponieważ ma możliwości spore, jeżeli się tylko oczywiście... O, ci będą problemem. O, no proszę. Odzyskałam zdrowie. Tak, odzyskałem zdrowie. O, a ty kto? O, murki są nieprzenikliwe dla... ...dla czarów. Nie podoba mi się to. O, to pas markizowy. Weźmiemy go sobie. No ma potencjał, tylko że no nie zawsze udaje się znaleźć odpowiednie rzeczy. Wielka szkoda, że nie działa ten testowy serwer. Ja mam tylko nadzieję, że jako że on nie działa już od dłuższego czasu, że nie przepadną mi nagrody z sezonu, bo to by było przykre. Oczywiście biorąc udział w testach. Zgadzamy się na to, że to i owo może nam przepaść. W końcu to tylko test. O, a, no dobra. A z drugiej strony jednak dobrze by było, żeby ktoś dołożył starań.
aby nie szło to tak całkiem na marne. Na nic twoja obrona. No póki co daję sobie w miarę radę. A ty kto? Aaaa! Jak? Harpoons. Ouch! No rusz się! Harpoons szlamy. O, niezły był. Jak aż tyle wypadło z niego. Jak stoimy z... O, kończy mi się tu... Dróżka. O, szał. Ja mówię, że nie ma szału, no. Jest szał. O. No nie lubię cię za to. To potrafi zabić. Ej, to się aż tak nie rozpędzajcie to. Chwyć za broń, zapomniała powiedzieć. No i dobrze, że ci się nie śniło. No to nie byłyby przyjemne sny, jasne. Lepiej jak są przyjemne. Czy moglibyście przestać? O. Cień. A nie, dobrze, w tą stronę trzeba wyjść. O, uczeń czynu. Może być. Czy ona właśnie uderzyła mnie kosą? Nieładnie z jej strony. No to macie, kochani. Jeszcze czekam. O. No masz. I zrzuciłem... bombardowanie na nic. A przepraszam, to nie wróg. A co ty tu robisz? Aha, no tak. Zesłaniasz mi. O tak, no czyli tak, no. Tak, wspomniałem, no może nie jest najgorsze. Ale wymaga dobrego wyposażenia, bo tutaj te czary, które ona ma, są w sumie raczej dość słabe. Agionista Morlu, dobrze, że nie Morlu z popielacze, bo ich nie lubię, ała.
No cóż, ten atak na to do siebie, że atakuje wszystkich w okolicy, co nie jest najgorsze. Może nie są to jakieś obrażenia straszne, ale co mi tu wypadło? Jakiś badziew. Tego chyba jednak potraktuję poważniej. O, doroślejsze siostry mojego sukuba. No właśnie. Ała, 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 ała. No. To nie było fair. I co, i każdy ma możliwość rzucić we mnie meteorytem? To nieładnie. Ała. Tyle, że one aż tak bardzo mnie nie krzywdzą, no ale... W końcu, jak się nazbieram... Ała! Dobra, porozmawiajcie sobie z moimi elektrycznymi chłopakami. Roz... Ropierz! A! Pas furii. Hello! Ej, 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 jakiś spopielacze, co? Chyba poszedłem w złą stronę. No cóż. Tak jak mówiłem, akurat tu w wypadku czarodziejki no nie ma jakiegoś dramatu. Gdybym nie miał do wyboru nic innego, to pewnie wybrałbym ją. Gdzie ten elektryczny człowiek poszedł? Dobra, gość zabawy. O! Coś nowego mi tam wpadło, ciekawego? No, raczej nie. W sumie widzę, że nie jest... Tak, żebym... Żebym nie znalazł zaraz czegoś lepszego dla mnie. No jest poważnie niedoinwestowana. Dopiero się rozgrzewam. Tak? No to macie. A macie jeszcze takie coś. No, zapomniałem o tym. no to było głupie, nie? Zapomnieć o tak poważnym sprzęcie jak czarna dziura, to jest dość nierozsądne.
Co ty za jeden jesteś? Żujący czerwie mnie zranił. Towarzyszu żujący czerwie, proszę tak nie robić. Ludzie patrzą. Który to? Ten? Ten. Coś ala rzeźnik, tak? Co on umie? No cóż, to chwilę potrwa. Au! A co on ma na plecach? Takie... Troszkę, koledze. Przygrzejemy boczków. Masz przymruć się na chwilę. Ała! No trochę to trwa. To jest też... No nie za muro. No co, cwaniaczku? Stanąłeś za murem i co? Myślę, że to ładnie uderzyć kogoś w głowę. Okej. No cóż, była to głęboka szczelina na ręce drugiej. Wiem. Wracam do miasta. Więc też nie tak łatwa jak poprzednie. Jak widać, no nie było aż tak tragicznie. Ale dobrze też nie. Bardzo dobrze, bohaterko. No, to się cieszę. Sprawdźmy, co się stanie. Zgoda? No troszkę muszę wydać u ciebie. Ale może najpierw. Potem troszkę opchnę, bo tu już trzeba by... Mam dla ciebie dzisiaj parę rzeczy. Troszkę trzeba uzupełnić złoto. Nie. Wspaniałym zakonie. Szukamy świętych ksiąg, które ukradł arcybiskup Lazarus. O, a co w nich takiego jest? Sprośnie o maski? Nie. Zawierają proroctwa dni ostatnich. Trzeba by troszkę przemyśleć to już powoli. Wyposażenie jakoś przestaje być na czasie. A trzeba by pomyśleć o diabła. A ona nad jakimiś nowymi zestawami adekwatnymi do poziomu. Ale to już nie dzisiaj. No cóż, chwila oceny, no tak jak mówię, gdyby nie było szamanki, to chyba ulubioną postacią byłaby czarodziejka, bo faktycznie jest dystansowym przeciwnikiem. Wojownikiem dystansowym. O, tak? Przy odpowiednim wyposażeniu, którego tu niestety nie mam. Całkiem nieźle się sprawuję. Niestety nie ma osłony w postaci przywołańców i niektórzy wrogowie, którzy tam powiedzmy Maltal czy inni tacy, sprawiają mi trochę problem, ponieważ zaczynam z czasem, dość szybko zaczyna brakować jej mocy tajemnej i wtedy jej ataki są dość żałosne.
No to już wiemy, dlaczego nie czarodziejka. No, dlaczego nie czarodziejka tak często jak szamanka? No cóż, w następnym odcinku postaram się powiedzieć, czemu nie barbarzyńca. Tak, a w tym to już wszystko. Dzięki za oglądanie i miłego dnia.